Cześć, ja jestem Sarge i zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka z gry The Last of Us 2. Lew prowadzi nas ciągle na szczyt budynku, do którego dostaliśmy się już ostatnio. No i nadal zostało nam chyba jeszcze przeskoczyć parę pięter, albo może nawet i więcej. Absolutnie nie jesteśmy chyba blisko jeszcze szczytu. Czy to winda? Tak. Hej, ściągnij te drzwi. Okej, no ale winda może nam trochę pomóc przyspieszyć cały proces. Szlak. Mogę dać ci radę? Dobry Boże. Pomyśl o zaletach strachu. Zaletach? No, jakby szybciej biegasz. Jesteś bardziej skupiona. Ja pierdolę. Odczuwasz mniej bólu. Każde złe uczucie, pocące się dłonie i bijące serce, to znaki, że rośniesz w siłę. Kiedy czujesz strach, pomyśl, że twoje ciało się przygotowuje. Tylko w słabości można osiągnąć prawdziwą siłę. Myślę, że Abby nie za wiele z tej przemowy zapamiętała. Patrząc na to, jak się boi, no naprawdę wysoko wjechaliśmy. Nawet nie widać, co jest na dole. Tutaj można się trochę uspokoić. To tekst prorokini? Tak. Myślałam, że nie lubicie prądu i grzecznych wynalazków Starego Świata. Robimy wyjątki. Zwłaszcza dla żołnierzy. Bardzo wygodne. No rzeczywiście. Niby mieć zasady, ale jednak wyjątki od reguły muszą być. Przekażcie pozostałym, że to koniec rozejmu. Zastawili pułapkę na jedną z naszych grup. Musimy pokazać im, że jesteśmy silni. Zbierzcie swoich najsilniejszych żołnierzy i wyślijcie ich w głąb terytorium wroga. Zaatakujcie każdego wilka, którego spotkacie. Nie zważajcie na wiek, muszą usłyszeć, co chcemy im przekazać. Więc wciąż lubisz prorokinię, mimo że jej wyznawcy chcą cię zabić w jej imieniu? Ona by tego nie chciała. W jej księgach nie ma przemocy. Powiedz to lepiej swoim. Nie wieszaliśmy ani nie kamienowaliśmy ludzi, póki żyła. Przekręcają znaczenie jej słów. Przeczytaj je. Dobrze. Przekręcają znaczenie jej słów, mówisz, czyli... No, brzmi zdecydowanie tak, jakby... Lew się zdecydowanie z tym nie zgadzał. No i pewnie dlatego też zdecydował się... odejść. Razem z Jarą zresztą. Przynajmniej tyle można na razie wywnioskować. Aczkolwiek dopóki on nam nie powie wszystkiego na ten temat, no to możemy tylko i wyłącznie gdybać. Dobra, tutaj chyba nie ma czego szukać. Idziemy jeszcze wyżej. Nieźle tu wieje. Co to jest do kurwy nędzy? To nasz most. Lew! No chodź! Kurwa! Pójdziemy powoli. Nie wiem, czy dam radę. Nie jest tak źle, jak wygląda. O kurde, to nie wygląda zbyt stabilnie czy profesjonalnie zbudowane. No powiem szczerze, jak oni w ogóle to zrobili? No ale teraz się nie możemy wycofać, prawda? Nie po to tyle przeszliśmy. Ludzie często tędy chodzą? Pewnie! Kłamiesz! Nieprawda! Znaczy, to nie jest najpopularniejsza droga. No co ty nie powiesz? O mój Boże. Po prostu nie patrz w dół! Tam na dole i tak nie ma właściwie na co patrzeć, bo nic nie widać. Szlak.
Jak się czujesz? Czekam na tę prawdziwą siłę. Na popasie. Wypasie. Co? Nieważne. Ale trzeba też przyznać, że otwórcy ciekawie oddali ten lęk wysokości. Co jest między tobą i twoim kolegą Owenem? Boże, Lew, serio? Sytuacja była bardzo krępująca. Idź już! To nie jest najlepszy moment na takie rozmowy. Dzięki Bogu. Tak krótko? No ale to chyba... Udało się! No chodź! Czy możemy się chwilę mną pozachwycać? Jeszcze nie! Lew, chodź tu, chcę cię uściskać. Za chwilę już nie będziesz chciała. Dlaczego? Dlaczego? Sama zobaczysz. No właśnie, to nie może być chyba jeszcze koniec drogi. Przecież, kurde, jednak mieliśmy się dostać takim mostem do szpitala, a to jednak kawał drogi. Więc ja bym się na miejscu, aby jeszcze tak nie cieszył. Ja pierdolę, Lew! Wszystko będzie dobrze, patrz na mnie. Szlak. Nie wierzę, ale było to do przewidzenia, co? No, to ruszamy. O kurde, ale to jest naprawdę niebezpieczne. No, kurwa. No w dupę. Jakim cudem nie jesteś przerażony? I nie cytuj mi tu prorokini. Nigdy nie bałem się wysokości. A czego się boisz? Oceanu i psów. Kurwa macie. No powiem wam, że ja nie mam jakiegoś lęku wysokości, ale przed taką wysokością to naprawdę czuję się respekt. O kurde. To ten szpital się wydawał takim wysokim budynkiem, a my jesteśmy dużo, dużo wyżej. Wow. Naprawdę robi wrażenie. O Boże. Jeszcze trochę. Nie. Kurwa. Hej, popatrz! Widać stąd szpital. O kurwa! O kurwa! Skup się na mnie. Nie dam rady, Lew. Nie dam rady. Oczywiście, że dasz. Nie dam. Dasz radę. No dalej. Prawdziwa siła. Prawdziwa siła. Prawdziwa siła. Już niedaleko. Jeszcze starać się balansować. Dasz radę. Boże, no. Jak tam przejść? No w dupę. Już niedaleko. Dobra. Dobra. Dobra, może lepiej nie patrzeć w dół. Chodź. Kręci mi się w głowie. Kurwa! Babi! Trzymaj się! Wciągnij mnie! Wciągnij! O kurde. Rozumiem, że tak miało być. Idziemy? Dasz mi chwilę? Proszę. Okej. 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 Mimo wszystko trzeba powiedzieć, że mieliśmy sporo szczęścia. Dokąd teraz? Nie wiem. Jak to? To właściwy budynek, ale nigdy nie byłem w tej części. Most zaprowadził nas na jego tyły.
Nie wiem, co tu jest. No dobra. Poszukajmy jakiegoś zejścia. A to, co powiedział Lew, nie jest zbytnio optymistyczne. Do tej pory jednak nas prowadził po znanych terenach, a teraz... Jeśli sam nie wie, gdzie się udajemy, no to możemy mieć mały problem. No ale okej, tutaj tylko brodzik. Ale kurde, że też akurat się tak trafiło, że wylądowaliśmy w jakimś basenie. Pomyśleć, że tylko dzięki temu Abby jeszcze żyje. Rozejrzyjmy się tu dookoła. No dookoła basenu może i niczego nie ma, ale tutaj za to... Pod wodą... Już jak najbardziej. Proszę bardzo. Jest jeszcze jedna moneta zatem. Więc mniej więcej w tym miejscu trzeba było zanurkować. A tu rzeczywiście dookoła niczego nie znalazłem. Ale zauważyłem za to drzwi. Przez które moglibyśmy chyba przejść. No właśnie. Dzwoni mi w uszach. Jeśli to wszystko, to mieliśmy szczęście. Może to nie było szczęście. A może było? Niektóre wilki wierzą w Boga. Słyszałem, jak się modlą. No cóż, ale ja nie. Jeśli mam umrzeć, to dla siebie. To co tu właściwie robisz? Dlaczego po nas wróciłaś? Poczucie winy. Jak to? Nie byłaś nam nic winna. Musiałam po prostu ulżyć sumieniu. Okej, trzeba przyznać Abby, że jest szczera, bo faktycznie, przecież po tym śnie tak naprawdę zdecydowała się wrócić. No, czasem sny bywają tak realne, tak sugestywne, że faktycznie potrafią popchnąć nas jeszcze do różnych działań, na które wcześniej byśmy się jednak nie zdecydowali. Kurde, nie wiem, czy nie poszedłem w ogóle za daleko, bo tam było jeszcze jakieś przejście. A prawda jest taka, że nie zajrzałem tam. Mamy jeszcze safe. I teraz pytanie, albo nie mamy szyfru, albo, bo w momencie jak tutaj podszedłem i mieliśmy to hasło Wi-Fi, pomyślałem sobie, że to mógłby być szyfr. Bo mamy akurat 6-cyfrowe hasło. Więc może coś w tym jest, aczkolwiek jeszcze warto się rozejrzeć. Tędy zejdziemy. Jeśli zejdziemy na ulicę, będziemy tuż przy szpitalu. A to nie. To na razie podziękuję jeszcze. Bo faktycznie się kurde nie rozejrzałem dokładnie. Naprawdę nie chciałbym niczego ważnego pominąć. Więc przejdźmy się trochę. Poza tym trzeba będzie koniecznie ten safe otworzyć. Czyli chyba to musi być jednak to hasło Wi-Fi. A raczej nie przypadek, że akurat mamy 6 cyfr. A właśnie z 6 zawsze się składa przecież ten szyfr, ta kombinacja. Kurde. Później będę musiał się wrócić tam, gdzie byłem na początku. Bo od razu wbiłem w pierwsze lepsze drzwi, później zagadał mnie jeszcze Lew. No a tam też coś się mogło znajdować, jakby nie patrzeć. Chyba, że ja tutaj właśnie wróciłem, bo patrzcie, to są te drzwi, tak? No, dokładnie. Okej, to nie jest tak źle, jednak da radę to szybko ogarnąć. Tutaj batonik, ale nie skorzystamy. No to jeszcze zdaje się, że zanim tutaj wszedłem, to po tej stronie mieliśmy dalszą drogę. A przynajmniej jakieś kolejne pomieszczenie. O dalszej drodze raczej nie może być mowy, skoro takową mieliśmy tam jednak przy tych drzwiach prowadzących na schody. No i proszę, coś w szufladzie. No niespecjalnie.
Nie tym razem przynajmniej. Przynajmniej o te surowce się wzbogacimy, ale nie tylko. Mamy jeszcze jedną notkę. Prosimy nie zostawiać cennych przedmiotów na widoku w czasie dyżuru. W szafce z artykułami higienicznymi w poczekalni jest safe. Kod taki sam jak do Wi-Fi, więc jak najbardziej pasuje. Jak najbardziej się zgadza. Czyli notatka jeszcze jest taką dodatkową wskazówką. Ale już właśnie sam kod mocno mógł nas tutaj na to nakierować. To pozwolę sobie jeszcze wrócić. Sprawdzimy tę tabliczkę. 12, 18 i 79. Powinno pasować. Sprawdzimy. Czyli 12, 18 i 79. Udało się. No i co my tu mamy? Suplementy zbieramy, to chyba trzeba by było sobie wykorzystać je. Dostaliśmy trofeum. Ikonka sejfu. Czy to nie oznacza, że to już wszystkie sejfy? A tutaj? Aha, bo ta moneta... Niby ją sprawdziłem już przecież. Ale została tutaj pewnie nieodznaczona. No dobra, to w tym momencie tutaj nie będę sobie niczego wytwarzał. Ciągle jeszcze czekam na użycie tej broni. I chyba możemy ruszać już dalej, to znaczy w stronę tych schodów. To tylko ciało. Ktoś z twoich? Nie, spójrz na ubranie. Masz. Będzie tam ciemno. O, więc tak to działa. To ktoś z Fedry. Mieli rozkaz oczyścić ten budynek. Seb, Wiktor i Irina nie żyją. Avery i Mali zaginęli, a ja zostałam ugryziona. Wielkość gniazda przerosła nasze oczekiwania. Próbowałam ich wysadzić, ale detonatory okazały się wadliwe. Oczywiście, że zginę przez niekompetencje Fedry. Lew, czy w tym budynku są zarażeni? Zawsze zjeżdżamy windami na dół, więc nie wiem. Sugerując się tą notką, muszą być tutaj chyba zarażeni. Wow. Jeszcze tyle krwi. Nie wygląda to dobrze. Ale zwróćcie uwagę, że jesteśmy teraz na 20 piętrze. Więc będziemy musieli sporo zejść. No, tyle tej krwi tutaj. Oczywiście kolejne schody już zawalone. Oby było otwarte. Zarodniki. Załóż maskę. Nie mam maski. Nie uznajecie masek, czy jak? Nie było czasu. Spróbuję coś znaleźć. Zostań tu. Odsuń się. Jeszcze. Jeśli zginiesz, nie wyjdę stąd. To módl się, żebym przeżyła. Dobra. Maska przeciwgazowa. A ciekawe, co z tymi zarodnikami, które teraz na przykład zdążyły wylecieć przez chwilowo otwarte drzwi. Rozumiem, że jak nie wyleciało ich za dużo, no to nie zrobią krzywdy Lewowi. No dobra, teraz mam zagwozdkę, czy iść tutaj? No bo na dół nie zeskoczymy na pewno. Czy zobaczyć po tej stronie, gdzie będzie dalsze przejście, gdzie będzie przede wszystkim ta maska przeciwgazowa. No ale tutaj chyba mamy do czynienia tylko z pokojem. I surowcami, których nie zabiorę.
Bo cały czas, no tutaj mógłbym ewentualnie to wytworzyć, ale cały czas jeszcze to jedno użycie broni by mnie kusiło najpierw. A, i miałem właśnie sprawdzić te suplementy. O, tak naprawdę mam jeszcze za mało tego. 35. To akurat nie wystarczy na te umiejętności, które by mnie interesowały. Czyli musimy tak czy siak przez tamtą szczelinę się przedostać. No w mordę. Cały budynek rozwalony. No niestety. W mordę. Zostań tam, dobra? No nie, no tylko nie mówcie, że znowu czyhacze. Bo słychać dźwięki, a nie widać nikogo. To mi się bardzo nie podoba już. W takim wypadku... Czekajcie, może odłączymy sobie tłumik. No i może nawet lepiej strzelbę mieć, kurczę, do dyspozycji od razu. Nie no, cały czas nic mi tutaj nie pokazuje, to jest najgorsze. Nie mogę też za bardzo niczego zabrać. Tutaj już się wracamy. Pozwólcie, że będę trochę ciszej. Nawet sobie podgłoszę słuchawki, żeby jednak słyszeć więcej. Chyba szalałam. Nie no, słychać, słychać było przecież, kurde, i to za tymi drzwiami chyba. Tylko czekać, aż mi wyskoczą. Już maskę mamy. Kiepski znak. No nie no, jak znam życie, będziemy zabierać maskę i wtedy się rzucał na mnie. Nareszcie. Uch. Jeśli już musisz umierać, nie rozwalaj maski. Dupek. No dobra, czyli jednak maski nie zdobywamy, ale też się nie rzucili zarażeni na mnie. Na szczęście. Przynajmniej na razie. Ale to też się wydaje tylko kwestią czasu i najgorsze w tym wszystkim jest właśnie to oczekiwanie na ewentualny atak. Naprawdę się horrorowe klimaty od razu robią w tej grze, kiedy do głosu dochodzą zarażeni tacy jak czyhacze. No mamy 40 suplementów. Dobra, na razie to jeszcze zostawmy. Może sobie przejrzę poza nagraniem i w następnym odcinku się na coś zdecyduję. A tutaj po drodze niczego nie było? Żadnego przejścia? No nie, tu już byśmy się wracali. Nie patrzcie, ciągle mi tutaj żadnego zarażonego nie pokazuje. Mamy części. Jest kolejny z maską. Ale i tutaj możemy coś zabrać. Zabierzmy bez wyjątków, absolutnie. To co? Może teraz się na mnie, kurde, rzucą? Tak. Jest cała. Dobra, wracam do lewa. Okej. Okay. Jest aż za spokojnie! O kurwa. Oczywiście, że to czyhacz. I od razu, kurde, dziwnym trafem go nie widać. O mój Boże, no. Przeładuj tę broń. To jest też podstawa. O Boże, ale jeszcze z tej strony też słyszałem chyba. W porządku.
Nie, no ja nie chcę wychodzić stąd. Dobra, tam widziałem, ale i tutaj się... No kurde. Tutaj też się czają. Tam jest? No. Kto jeszcze? Następny. Skubany się wycofał. Ej, otworzyli tam te drzwi. Czyli wydostali się stamtąd właśnie. No nie no. Tu się zbliża. Słyszałem. Nie! Ja nie wierzę, no. Ale okej, to jest moment, kiedy sobie ulepszymy tę broń i lecimy dalej. To kto jeszcze gotowy? Tutaj mamy. Jeszcze słychać. Mamy jednego za rogiem. Widziałem cię. Czekajcie, podejdę bliżej. O właśnie, zapraszam. Ej no! No ja się tak nie bawię. Przecież widzieliście, zamachnąłem się. Ale to okazało się niewystarczające niestety. No i? Jeszcze. O mój Boże, nie trafiłem. No nie wierzę w to. To już? Oby to było wszystko. Ja bym nie powiedział, że to takie już, bo trochę ich tu było. Ale najważniejsze, że się uspokoiła sytuacja. Kurde. Chciałem z bliska rozwalić mu głowę tą strzelbą, ale nie wyszło do końca tak jak chciałem. No i co zrobić? Straciliśmy przy tym trochę zdrowia. Wiecie co? Może zrobię tak, że wyleczę się w tym momencie. Od razu też wytworzę apteczkę i pozbieram stąd też matki i alkohol, bo trochę tutaj tego było. No dobra, zapasy uzupełniłem na tyle, na ile mogłem. Jeszcze tej szmatki by się przydało trochę więcej, ale akurat tutaj już nigdzie nie widzę. Za to, jeśli przejdziemy do tego pomieszczenia, tam gdzie byliśmy... Kurwa. To można by było zabrać, ale może najpierw pogadajmy jeszcze z Lewem, co? To dla ciebie. Pokaż. Jesteśmy zbyt wolni. Szybciej się nie da. Martwi, nie pomożemy twojej siostrze. No. Będzie dobrze. To wracamy. Widziałaś jakieś zejście? Nie. Poczekaj, Lew. Ja jeszcze tutaj muszę. Abi, a może to? Coś tam znalazłeś? Zaraz do ciebie idę. No właśnie, dobrze. Pamiętałem, że tutaj była też ta szmatka. Mogliśmy sobie zatem uzupełnić. Przynajmniej do pewnego stopnia. No i co znalazłeś? Okej, no w sumie mogę cię podsadzić. To wąż strażacki? Lew, zrzuć mi go.
Dobra. No i dzięki temu możemy zjechać na dół. To myślę, że w następnym odcinku rozejrzymy się tam, zobaczymy, co jest na niższym poziomie. A na razie się z wami pożegnam. Zostawcie kciuka w górę, jeśli seria wam się podoba i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć!